Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym zadaniem z matury próbnej z grudnia 2022, matura pod nową podstawę 2023, zadanie EKODOM, zadanie czwarte. Niby zadanie z Excela, chociaż jak wiemy, nie jest napisane użyj Excela, tylko zobaczycie. W EKODOMu działa instalacja zbierająca z dachu wodę deszczową, która jest retencjonowana w zbiorniku i wykorzystywana do celów gospodarczych. W pliku EKODOM.txt zapisano ilość zebranej wody deszczowej w kolejnych dniach 2022. Oto fragment pliku, retencja w tych dniach jest 0, czyli nie padało. Schemat wykorzystania wody deszczowej. Rodzina codziennie, poza przypadkami wymienionymi niżej, zużywa 190 litrów wody ze zbiornika. W każdą środę, ze względu na dodatkowe prace, zużycie wzrasta do 260. Dodatkowo w okresie od 1 kwietnia do 30 września, jeśli w kolejnych dniach nie występują naturalne opady, to 5 dnia bez opadów jest podlewany ogródek. Na podlewanie zużywa się 300 litrów wody. Jeśli susza się przedłuża, to kolejne podlewanie jest 10 dnia, 15 dnia itd. Jeśli zabraknie wody w zbiorniku retencyjnym, to rodzina korzysta z wody z sieci wodociągowej. Zakładamy na potrzeby zadania, że zbiornik na wodę retencyjną nigdy się nie przepełnia. Z myślą o uproszczeniu symulacji przyjmujemy, że w każdym dniu najpierw następuje retencja opadów w zbiorniku retencyjnym, a potem zużycie wody. I oczywiście to, o czym mówiłam, z wykorzystaniem danych zawartych w plikach i dostępnych narzędzi informatycznych wykonaj zadania. Odpowiedzi zapisz w kolejnych wierszach pliku tekstowego wyniki 4.txt. Odpowiedź do każdego zadania poprzeć numerem tego zadania. Czyli dostępne narzędzia informatyczne, również może być to język programowania, akces, może być to dla każdego podpunktu inne narzędzie. Nie ma problemu. Ja tym razem dla Was, z Wami rozwiążę to zadanie w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. Zaczynajmy. Pierwszy podpunkt podaje najdłuższy okres bez opadów, kiedy zbiornik nie był napełniany, datę jego początku i końca. Podaj, ile razy w okresie od 1 do 30 września był podlewany ogródek. I 4.2. Utwórz zestawienie łącznej ilości retencjonowanej wody w każdym miesiącu od stycznia do grudnia. Na podstawie tego zestawienia utwórz wykres kolumnowy prezentujący ilość retencjonowanej wody w każdym miesiącu. Opisz osie X, nazwa miesiąca, oś Y to łączna ilość retencjonowanej wody w litrach. Dodaj tytuł wykresu. I 4.3. W zbiorniku retencyjnym w dniu 1 stycznia rano przed użyciem znajdowało się 5000 litrów wody. Podaj liczbę dni, w których zabrakło wody w zbiorniku, a brakującą ilość wody pobierano z wodociągów. Podaj, ile łącznie litrów wody pobrano z wodociągów. Więc przechodzimy do Excela. Zaczynamy jak zwykle od importu. Ja tu przygotowałam sobie takie ściągi, żeby mieć pod ręką pewne dane z polecenia, ale najpierw wstawimy dane z pliku tekstowego. Jest to Office wersji 2.19, a więc troszeczkę inaczej ten import wygląda niż na przykład w Office 2007. Jest trochę inny kreator importu. Wszystko się dzieje samo. Właściwie nie musimy w nic ingerować. Choć w Excelu i tak import nie jest kłopotliwy w żadnej z wersji. I to, co lubię robić po takim imporcie, po tym kreatorze, konwertuję zawsze sobie tabelę na zakres. Excel zapytuje, czy na pewno chcę tą piękną, wspaniałą kwerendę z arkusza usunąć i przekonwertować to na normalny zakres. Tak, chcę, poproszę o normalną tabelę. Bardzo lubię czuć panowanie nad tym. No dobra, no to mamy dane zaimportowane. Data się, jak widać, zaimportowała prawidłowo. I nasza ściąga uciekła, nie szkodzi. Przekopiuję sobie chociażby te daty. Nie zaznaczyłam, gdzie chcę importować. To są te daty, w których podlewamy ogródek. I przekopiuję sobie, przeniosę właściwie tą ściągę. O, no dobra. Jak długo nie pada? No więc jak długo nie pada? Teraz widzimy, że jest 0 i zacznijmy od jedynki, bo to jest pierwszy dzień, kiedy nie pada. A w następnym dniu, kiedy nie pada, musimy zrobić formułę, która sprawdzi, czy dzisiaj jest też dzień bez deszczu. Jeśli jest to dzień bez deszczu, czyli w B3 znajduje się 0,
to okres C2 przedłużamy o jeden kolejny, a jeśli nie jest to dzień bez deszczu, to wpisujemy 0, że to nie nalicza się do ciągu dni bezdeszczowych. Należało będzie liczyć poniżej od nowa. Jasne? Czyli jeśli retencja z dzisiaj jest zerowa, to znaczy, że znów nie pada, to przedłużamy okres w C powyżej naszej komórki jest C2. Przedłużamy ten okres o 1, a jak nie, to wpisujemy 0. Przeciągamy to do końca magicznym dwuklikiem. I teraz to, czego potrzebujemy, to jeśli byśmy chcieli wiedzieć maksymalny okres, jak długo nie pada, no to maksimum z całej tej kolumny, 21 jest tym maksimum, jaka jest data początku, od kiedy zaczęło nie padać, no to byśmy musieli znaleźć, gdzie ten maksimum jest i zwrócić datę. No jest prosta funkcja do tego, wyszukaj pionowo, ale ona umie szukać w pierwszej kolumnie badanego obszaru i zwrócić wartość z dowolnej kolumny położonej na prawo od tej. Więc możemy maksa znaleźć z kolumny C, ale nie mamy daty w kolumnach na prawo, więc specjalnie na ten cel musielibyśmy tu zrobić dzień, przynajmniej przekopiować sobie tą datę, przekopiować dla wszystkich komórek, dla całego roku. I teraz wyszukaj pionowo, jaką wartość? Tą wartość, w jakim zakresie? W kolumnie, w tabeli CD. I z której kolumny chcemy zwrócić wartość? Numer indeksu kolumny, druga. Kolumna D jest drugą kolumną w tym czerwonym obszarze. I przeszukiwanym okresem. Szukamy przybliżonego dopasowania 21 około, czy szukamy dokładnie 21? Szukamy dokładnie 21, więc wpisujemy fałsz. I jest to data, podoba Wam się? Fajna data, nie? Jest to data końca tego okresu. Jest to 1 września 2022. A gdybyśmy chcieli wiedzieć, kiedy się zaczął ten okres, to od tej daty należy odjąć te 21 dni. I teraz jesteśmy, mam świadomość, że jesteśmy w ostatnim dniu, kiedy jeszcze padało, prawda? Bo cofnęliśmy się o cały ten przedział. W związku z tym plus 1 i mamy 12 sierpnia. Ale to wszystko byłoby niepotrzebne, bo w sumie to możemy sobie namierzyć tą 21 tutaj metodą palca i tak możecie postępować na maturze. Jak to wyszło? 1 sierpnia czy 1 września? Zaraz zobaczymy, gdzie to. O, tu 21, 1 września. I zobaczyć, jak długo ten okres sięgał. I tu wychodzi nam, że od 12 sierpnia. 12 sierpnia to był ten pierwszy dzień, kiedy zero retencji. No więc zobaczmy, czy też nam tak wyszło. Też nam tak wyszło. Czyli zadanie pierwsze, podpunkt pierwszy przechodzi do historii. Właściwie podpunkt A, bo w podpunkcie B należy teraz powiedzieć, jak często podlewano ogródek. Więc ja bym zaczęła tak. Czy jest to okres podlewania? Bo wiemy, że podlewamy ogródek tylko w okresie między 1 kwietnia a 30 września. Więc robimy sobie taką funkcję jeżeli, która tą datę analizuje. Jeśli jest to data, no dobra, to będzie przedział. Więc jeśli jednocześnie jest to ta data, jednocześnie spełnia warunek, że jest większa bądź równa temu 1 kwietnia, oczywiście z dolarkami, to adresowanie bezwzględne, bo zawsze chcemy każdą datę w naszej tabeli z kolumny A odnosić do tejże komórki J1, tak? I jednocześnie ta sama data spełnia ten warunek, że jest mniejsza równa od 30 września również z dolarami. Klawisz F4 wciska te dolary tak bardzo fajnie i sprawnie, patrzcie. I wtedy, jeśli ten oraz daje true, to dajmy sobie tu jedynkę, jeśli nie, to dajmy sobie tu 0. I zamykamy nawias do jeżeli. Czyli w tym wypadku jedynki będziemy mieć tylko i wyłącznie w tym okresie. A teraz może rzeczywiście, czy podlewamy. Bo wiemy, że jeśli jest to ten okres, po pierwsze, to jeśli jednocześnie pada, nie pada przez co najmniej 5 dni, to możemy wtedy dopiero zacząć podlewanie, prawda? Właściwie możemy wykorzystać dane w kolumnie C. Jeśli mamy już policzone, jak długo nie pada, bo zauważcie, że jeśli tutaj jest piątka, to znaczy, że należy podlewać. Jeśli byłaby dziesiątka, należy podlewać. Czyli wszystkie wartości podzielne przez 5 z kolumny C, oprócz wartości 0, nas interesują. Czyli na odpowiedź na pytanie, odpowiedź na pytanie,
czy podlewamy, jest teraz dosyć prosta, czyli jednocześnie zachodzą trzy warunki. Jest to okres podlewania, czyli tu jest jedynka i to coś nie jest zerem i to coś jest podzielone przez 5, czyli mod z tego czegoś przez 5 jest zerem. Koniec oraza. No i jeśli tak, to podlewamy, a jeśli nie, to nie podlewamy. Zamykamy funkcję jeżeli. Tak. I zadanie pierwsze podpunkt A. Ile podlewań? To właściwie odpowiedzią jest suma tych jedyneczek z kolumny F. Proszę bardzo. 18 podlewań w kolumnie F. I zadanie pierwsze rzeczywiście przechodzi do historii. Przechodzimy do drugiego. No dobra, żeby zrobić ten drugi podpunkt, czyli ilość retencjonowanej wody w każdym miesiącu, wyizoluję sobie miesiąc. Oczywiście można byłoby zrobić to tabelą przestawną, ona sama ma grupowanie dat po miesiącu, ale chcę tym razem zrobić to inaczej. Miesiąc, o, i miesiąc się obliczył. I teraz dla każdego miesiąca obliczymy ilość retencjonowanej wody. Użyjemy do tego funkcji suma jeżeli. Miesiące sobie wpiszemy tu ręcznie. Właściwie troszkę nam Excel pomoże do 12. A ilość retencjonowanej wody to będzie funkcja suma jeżeli. Suma jeżeli. Najpierw zakres, w którym szukamy miesiąca, potem kryteria, jakiego miesiąca szukamy, potem kolumna, z której robimy sumę. Czyli z kolumny G szukamy miesiąca zapisanego w J17. I sumę robimy z kolumny B, w tych komórkach, gdzie znajdziemy ten miesiąc. Czy ta formuła da się przeciągnąć do dołu? Oczywiście da się. Czy będzie dobrze liczyła nam dla wszystkich miesięcy? Będzie, bo J17 nie ma żadnych dolarów, więc zmieni się na J18 i tak dalej. Zobaczmy. No i zadziałało. Tu na przykład liczymy ilość jedenastek. I teraz jeszcze tylko wykres. Zaznaczymy sobie same te wyniki, które chcemy mieć w słupkach. Wstawiamy wykres kolumnowy i teraz mamy miesiące, mamy ilości, możemy tytuł wykresu zmienić na ilość retencjonowanej wody w kolejnych miesiącach 2022. Tylko sobie przeniosę ten wykres, żeby znalazł się w spokojnym miejscu. O. No i wykres po wstawieniu w projekcie wykresu wszystkich elementów wykresu, czyli tytuły osi głównej, poziomej i pionowej oraz zmianie numerków miesięcy na nazwy miesięcy wygląda właśnie w ten sposób. Myślę, że nie musimy poświęcać więcej czasu na budowę wykresu i dodawanie tych elementów. To jest dosyć intuicyjne we wszystkich wersjach Excela. Przejdźmy dalej. W trzecim mamy przeprowadzić symulację i podać liczbę dni, w których zabrakło wody w zbiorniku, a brakującą ilość wody pobierano z wodociągów. Czyli musimy przeprowadzić symulację, wiedząc, że rano mamy pierwszego dnia 5000 wody, litrów wody. No to zróbmy trochę miejsca. Co będziemy potrzebować? Ja bym powiedziała tak. Stan zbiornika rano. Nawet napiszę sobie, że rano. Teraz zużycie tej rodziny. Zużycie. Będziemy tu potrzebować dnia tygodnia. No i może ile z wodociągów. Tak? Czyli tak. Rano pierwszego dnia było 5000 plus ta retencja z dzisiaj. No tak naprawdę zero. Oczywiście od równa się zaczynamy wpisywać. 5000 plus ta retencja z dzisiaj. Teraz zużycie, no to jest uzależnione od dnia tygodnia. Czyli mamy 190 lub środy 260. Więc jeżeli, plus podlewanie oczywiście jeszcze. Jeżeli dzień tygodnia, jest taka funkcja dzień.tyg, która z daty
potrafi wyłuskać numer dnia tygodnia, ale pamiętajcie, żeby tu wpisać dwójkę, jeśli jesteście typem ludzi takim, że poniedziałek numeruje jedynką, a niedzielę siódemką, czyli dla środy chcemy trójkę, to wpisujcie tu dwójkę, tak? Dzień tygodnia, jeśli jest to środa, to 260, a jak nie jest to środa, to 190 litrów. I plus podlewanie. A podlewanie to jest 300 litrów, ale tylko w te dni, kiedy podlewamy. Czyli właściwie możemy zrobić 300 przemnożone przez to, czy podlewamy. To będzie nasze całe zużycie. Teraz możemy wiedzieć, ile z wodociągów, bo jeżeli to coś minus to coś, jeśli nie wystarcza, czyli jeśli to jest mniejsze od zera, to wtedy właściwie to jest ta liczba, obrócone na ujemne, właśnie ta liczba, to minus to. Tyle, ile nie wystarcza, tyle musimy pobrać z wodociągów. A jeśli starcza, to pobieramy zero. Prawda? I teraz na drugi dzień. To, co mieliśmy poprzednio, odjąć to, co zużyliśmy, plus to, co dały nam wodociągi i plus oczywiście retencja z dzisiaj. Dobrze myślę? Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Przeciągamy wszystkie formuły do końca. I czy już jesteśmy gotowi odpowiedzieć na pytania? Czyli ile razy korzystano z wodociągów? Licz, jeżeli w tej kolumnie jest wartość większa od zera. Ile wody pobierano z wodociągów? Suma z tej kolumny. No i zadanie przechodzi do historii. Czy było trudne? Moim zdaniem nie za bardzo. Chwila skupienia im mamy. Tutaj w tych zadaniach najważniejsze jest chyba skupienie. Oczywiście traktujcie to jako jedną z możliwości rozwiązania. Można to rozwiązać na kilkadziesiąt różnych sposobów zapewne. Wszystkim serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych moich filmach.